No witam, kolejny sprzęcik z Unitry. Jest to radio Elizabeth DST. Zaraz zobaczmy. DST 203. Dam jeszcze coś po przecinku. Aktualny stan tego radia, no piękne, pięknie zadbany. Włączmy go, podłączyłem głośniki. Słyszę takie pyknięcie w głośnikach i delikatny szum. Trzask potencjometrów już widzę. To nie, to zagrał ten komputer. Tu mam trzask też na tym potencjometrze. UKF do przestrojenia, ale ja tutaj nic nie szumi. O, wyskoczył przycisk. Drugi. To będziemy musieli je popoprawiać tam, powklejać. Chyba, że są takie wsuweczki. UKF, dobra, włączyliśmy UKF. Delikatne brumienie jest w głośnikach. Ale nic nie słychać. O, tutaj coś przeskakuje, trzeszczy skala. Też do poprawki. Dobra, UKF 1. Nic. UKF2 też nic. Wejście. O, mam brum. Głośniejszy brum. Na maksa jest. Tu mi się zdaje, że coś tutaj trzeszczy w tym. Przy potencjometrze od wolumy jest coś zepsute. Albo cały potencjometr do wymiany. Bo nie ma nic. Krótkie. O, coś jakby. Próbowało w jednym głośniku coś. Jakby w lewym. O, ogólnie fajnie wygląda, ale nieciekawy stan techniczny. UKF w ogóle nie chodzi. Skala stoi w dole. Tylko wzmacniacz chodzi. Krótkie, średnie, długie. Na długich coś jakby było. Jakiś tam sygnał się pojawił na długich. O! Długie. Długie działają. Jeden, drugi, dobra. Długie chodzą, średnie. Średnie nic, nie słychać. Krótkie też. Też nic, ale to może być wina anteny. Dobra, przełączmy na UKF. UKF 1. Cisza. Wzmacniacz pracuje, ale reszty nie ma. Dobra, zaraz rozkręcam i będziemy sprawdzać, co się dzieje. No, po zdjęciu panela przedniego mamy tutaj dostęp do tych przycisków, które nam wyskakują. O, i zostać się nie włącza. O, właśnie. Także zaraz je sobie tutaj podklejamy, ale martwi mnie coś innego. Zaraz wam pokażę. Te radio musiało gdzieś nieźle być spadnięte i to kiedyś, bo na obudowie tego nie widać, a cała rama jest wciśnięta. Obawiam się, że mogą być popękane płytki PCB, dlatego te radio dalej nie odbiera, nawet nie szumi. Najpierw doprowadzimy
te radio do stanu. Zresztą widać, o, jak jest tutaj wgniecenie. O, właśnie. Tutaj, w tym miejscu. Doprowadzimy to radio, żeby ono chociaż zaczęło szumieć na UKF-ie, a potem będziemy je przestrajać. Fale długie pracują. Reszta oprócz fal długich nic. I jeszcze dla informacji. Tutaj siedzą dwa układy STK-015. Tak wygląda to na schemacie. O, właśnie, STK-015, a tutaj mamy to, co się znajduje w tym STK-015, taki poglądowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem tranzystorków, ósmy na wejściu, osiem tranzystorków w jednym układzie STK. Wzmacniacze działają. Teraz dobierzemy się do isostatów. Wyczyścimy wszystkie isostaty, wyczyścimy potencjometry, żeby, bo być może cała wina jest tylko w przełącznikach, nie? O tak, po czyszczeniu potencjometrów i przełączników podkleiłem przy okazji te przyciski. Radio ożyło, ale w dalszym ciągu, patrzcie, fale średnie, momencik, tylko podepnę tutaj pod wejście. Fale średnie, tutaj w tej chwili to i tak nic nie usłyszymy, ale chodzą. Fale krótkie 1, krótkie 2 chodzą, a UKF-u nie ma. Jest cisza kompletna. Dobra, mamy schemacik, zaraz będziemy szukać, czy działa nam heterodyna, czy przestraja, może brakuje jakiegoś napięcia na UKF. I będziemy wiedzieć, o co kaman, nie? Stereo nic, kompletnie. Szumu nawet nie ma na UKF-ie. Może trzeba przełączyć, ale wątpię. Krótkie są, UKF-u nie ma. Może arch blokuje. Średnie, krótkie 2, UKF nic. Dobra, zaraz działamy dalej. No, na początek sprawdzę napięcie strojenia, czy mamy vericapu. Już stawiam kamerkę, tak żeby było widać. Miernik też. Tu mamy potencjometr od vericapu, ustawiamy UKF, UKF zwykły, nie UKF 1, UKF 2, bo to są oddzielne dwa, tak jakby programator na dwa kanały, nie? Bo kiedyś nie było potrzeby aż tyle mieć stacji. No i napięcia nie mamy względem masy. Włączmy sobie do masy. Co my tu mamy do masy? Czekajcie, trzeba dobry minus złapać. Dobry minus kondensator od filtracji. To nie o tutaj. O, możemy sobie złapać dobry minus. O. Mamy tu ekran. No i dobra. Vericap. 1 mV. Nie mamy nic. Nie mamy napięcia przestrajania, proszę ja was. O, mamy napięcie przestrajania na UKF1. Ale. No, UKF1, dobra. Też nie ma. Czyli coś obciąża w głowicy. Być może, że któraś dioda pojemnościowa jest przybita. Bo jak przełączamy na zwykły UKF, to wtedy na tym zwykłym UKF-ie nie mamy. Jak przełączymy na UKF1, ale za to taką, na zwykłym, na UKF na wskazówkę nie mamy. Na UKF1 mamy 17, na UKF2 mamy 13,8. Możemy sobie regulować od 5,6 V do 28 V. No, tutaj szybko coś przerywa ten potencjometr. A tu 20, tu nie ma regulacji, zaraz, środkowa nóżka, o ta, od 6 do 28, ale za to jak włączę UKF1,
Czyli ten pierwszy potencjometr na nim ginie. Czyli mamy zwarcie typowo. Włącznikiem robimy zwarcie napięcia welikapu. Czyli za programatorem coś obciąża nam welikap. Prawdopodobnie diody pojemnościowe w głowicy lub, ale nie, na welikapie tu raczej kondensatorów za potencjometrem to nie powinno być, bo by pływał. Schemat przede wszystkim i zaraz będziemy wiedzieć, nie? No i doszedłem, dlaczego UKF nie działa. UKF nie działa, ponieważ tu jest stereokoder CEMI UL1601. No i tak, na wyjściu, czyli nóżka 12 i 11 mamy. Dotniemy. Zaraz, momencik. Mamy UKF. UKF. Dotykamy nóżki numer 12. Jedenaście jest, a 12. Aha, wyciszyłem. Momencik, zróbmy to na środek. Sygnał. Tak, bas, sopran, wzmocnienie. I teraz tak. Nóżka numer 12. Prawy kanał. Jest. Lewy kanał. Jest. Prawy jest, lewy jest. A nóżka numer 3. 2,1 V ma tutaj przychodzić na nóżce numer 3. Czyli to jest nasze wejście MPX przez wyciszenie, przez tranzystor od wyciszenia. Ale my w tej chwili nie wyłączyliśmy to wyciszenie OT. Przez ten tranzystorek, ten, na nóżkę numer 3 ma być wejście sygnału, nie MPX. A nie ma nic. Dotykam, o. Nie ma nic. Jeszcze zmierzmy napięcie. Czy mamy tutaj 2 V z głowicy? Ok. Momencik, momencik. Na nóżka numer 3. Raz, dwa, trzy. Mamy 0,2 V z głowicy. Czyli mamy coś. Już mamy u. No, 0,2 V. Mamy uwalony ten scalak niestety. 1601. Musimy wymienić koderek. Tylko teraz, co by tutaj podstawić? Skąd taki scalak wziąć? Zaraz zobaczymy, może gdzieś tu w moim skansenie coś i znajdę. No panowie, jest, udało się. Blokowało, robiło zwarcie. To co zrobiło zwarcie, to tu pod wskaźnikiem były przewody, o właśnie, w ten sposób robią zwarcie od diutki stereo. Ktoś tutaj, o właśnie, trzeba tam będzie zaraz się dobrać i zaizolować te przewody. Znalazłem. Brak napięcia na głowicy jest 10,2 V. I wszystko jest ok. I stereo dekoder jest ten sam, uratowany. Tak już podejrzewałem, że to stereo dekoder, bo nic nie było z wyjścia, ale potem zmierzyłem samo wejście. Mostek założyłem między wyjściem a wejściem na stalaku. I wyszło na to, że nic nie idzie mi z pośredniej, nie? Dobra, zaraz się dobiorę pod ten wskaźnik, tam mu trzeba rozkręcić. Trzeba zizolować te przewody, bo po prostu robią zwarcie do masy. Aż myślałem, że stabilizator 10,2 V tutaj ten na BC211 posadziło, ale nie. Udało się, bo był przez rezystor. W oryginale jest przez rezystor, także całe szczęście. Śmiechem, żartem. 2 godziny szukania, mierzenia ze schematem. Głupia usterka, nie? 2 godziny i na nowo po prostu wszystkie, jak widać, duży pajączek, nie? Czyli po prostu dużo przewodów. Każdy z nich mógłby zawsze się oberwać, a
no ale zwarcia zrobić nie powinien był zrobić. Już ja tutaj naciągnąłem żółtą koszulkę, zaraz to podlutuję i pod to dziutkę zaraz i nałożymy na drugi przewód, bo to jest zasilanie. Dziutka od stereo dekodera, dokładnie. Dokładnie tutaj mi brakowało na tym isostacie, o tutaj w tym miejscu, brakowało mi napięcia właśnie 10,2 V. O tego napięcia 10,2 V, tutaj idzie tędy przez isostat i zapierdziela tutaj na stabilizator BC211, to jest dokładnie ten. Przez ten rezystor 10 ohmów i idzie drugi przewód od niego dalej, to właśnie do tej diutki fotodioda. Po staremu napisali, żadna fotodioda, tylko diutka LED. Fotodioda to by był odbiornik fotodiody, żeby na schemacie zapomnieli narysować strzałeczek, czy do fotodiody, czy od fotodiody, nie? I właśnie tutaj był burno. Tu jest bardzo małe okienko. Przewody były na wierzchu, dotykało do masy, robiło zwarcie. No, ale to wcale nie znaczy, że stereo dekoder no, będzie teraz dobrze działał. Bo jeśli tu zrobiliśmy zwarcie, to zrobiliśmy tak samo na te zwarcie, na puściliśmy na kolektor tego tranzystora napięcie, nie? Tylko fakt, że tu jest rezystor 1 kΩ, to może będzie ok. Zobaczymy. Dobra, diutka zabezpieczona termokurczem. Zaraz ją tutaj ładnie włożymy i będziemy zabierać się do przestrojenia tego sprzętu na 87,5 do 108 MHz. Dobra, panelek, skala złożona. Jak już mamy dostęp tutaj od góry, to możemy wytrzeć ten smar konieczność z tych isostatów, bo tutaj mamy no i jest po prostu masakra, nie? Ja tu w nich wpsiknąłem kontaktu. Zaczęło to wszystko kontakcić. Tutaj mamy strasznie cewki, zobaczcie, to nie jest parafina, tylko to jest taki stary, dawny kurz, o, jak się obróci, to o. A właśnie zaraz będziemy tymi cewkami ruszać. Zobaczcie, te radyjko naprawdę pamięta. Zaraz weźmiemy turbinkę taką, pompeczkę i przedmuchamy tą pompeczką. Momencik. Muszę odłożyć kamerę, żeby tutaj mieć dwie ręce wolne, także... No, sprzęcik zaczął chodzić, tylko że jeszcze przestrojenie. A więc co trzeba zrobić? Odwinąć po jednym zwoju z tej cewki i z tej cewki, czyli z cewki L1, L2, L3, usunąć pojemność C1 4,7 i tu nie wiem czego, nano, ale C1 4,7 10 pico, usunąć C4 4,7 10 pico oraz jeśli istnieje C27 4,7 do 15 pico. Od 4,7 do 15 trzeba je pousuwać. Zamienić C43 4,7 pico na 3,3 pico zamiast R24 330 do 470 ohm. Takie były rozbieżności kiedyś. Na 300 ohm. Wszystko się zgadza, bo tutaj mam schematik. I wedle schematu, nawet bez tego opisu bym sobie poradził. Macie 5,1 pico C1. Tu siedzi.
Potem tu siedzi następny 5,1 pico. C5 4,7 nano, to zostaje. Później teraz tak. Moment. C27 usunąć, czyli to będzie gdzieś w heterodynie, tutaj. O tu, 5,1 pico. Tu w tym miejscu. Usuwamy heterodyny, standardowe przestrojenie, no. No, czasami, żeby zestroić, trzeba wymienić trochę elementów. Oprócz tych, co trzeba wymienić. Spróbujmy podstawić tutaj kondensator, bo był rozsypany. I raz łączył, raz nie łączył. Dobra. Teraz będziemy lutować i sprawdzać. Powiem, przysypałem w nią prawie tuner. No, dobra, jeden metr, patrzę na tego nie ma. Samo, jeszcze raz wybieram. No nareszcie, nareszcie zestrojone jak powinno być. Jak nie trymer od uszkodzony, od wejściowego, to trymer od heterodyny. Jak już zestroiłem heterodynę, zestroiłem głowicę, to stereo. Tak jak mówiłem, układ stereo. Rosyjscy trolle musiałem zmienić dekoder UL1601, bo nie wyłączał i non stop się świeciła diodka stereo. I teraz tak, arch ustawiłem tak, żeby łapał. O, włączam arch i się samo dostraja, nie? Wyciszenie też ustawiłem. Pyk i nie ma. Jest wyciszenie. Jest ok. O, następny kanał. Poczyściłem wszystkie isostaty, wszystkie potencjometry. Nic już nie trzeszczy, nie burczy, nie tego. Nie ma żadnych zakłóceń. I co zostało? Zostało to jeszcze podskręcać. Która jest teraz? 18.30, od 14. 15, 16, 17, 18. No, do 19 to podskręcam. No to 5 godzin. 5 godzin dla radyjka. Z tego ponad godzinę, prawie 2 godziny szukania usterki, gdzie było zwarcie, nie? No niestety, prawdopodobnie przy wymianie jakiejś żarówki w tym powstało zwarcie i uwaliło układ scalony 16 otencemi. 16.01, nie? Już radio wraca do żywych. Przekręćmy sobie jeszcze. Tak. Ustawmy sobie jeszcze jeden. O. I dwójkę. Na południowym wschodzie do 9 stopni na wybrzeżu. Okej. Program trzeci. Kanały też działają. Można sobie dwa zaprogramować i jeden mieć na skali, nie? No dobra, skręcam i za chwilkę efekt końcowy, nareszcie. Rozpisaliście się o tamtej końcówce 500 W i wiecie co wam powiem? Mam pod te same głośniki podłączone, podłączono tą
Elizę. Patrzcie, pod te same głośniki. Się boję zrobić do połowy. Już dość tym głośnikom. A ja dosłownie do połowy jej nie odkręciłem. Nie, nie. Bas zdajemy, żeby nie porwało membran. Trochę. A nie, nie, nie. Już głośnikom dość. Dobra, nie ma co tutaj szaleć. I na układach STK 0,15, nie? Czyli totalny zabytek nasz. Ale nasz. Ale by się ludzie zdziwili, żeby tak na imprezie odpalił taką Elizę. I głośniej zagrał niż ich końcówka 500 watów. Pozdrawiam. Skręcam efekt końcowy za momencik. Piękna perełka. Cieszę. Zobaczcie. Przyciemnimy troszeczkę. Natomiast tytuł płyty Peace and Love bardzo mi odpowiada. Zobaczcie sobie, obejrzyjcie jak, to będą jaki sprzęcior, efekt końcowy. Zgubić w drodze do domu. No, ależ mnie ciekaw, proszę Państwa, po drodze do domu. Bardzo zobaczcie. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Bo to już była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy piękny stan. Wszystkie czytały tatki na potęgę. Kot konsurce. To co, lecimy, nie? Od początku skali. Pierwsza stacja. To jak jest słabsza? Tu jeszcze słabsza. Pięć kilo pragnie? A wiesz, że możesz dostać na nią 10. Z kawałka druta to odbiera, nie? A tutaj słychać moje internety, o. Ta wcześniej dozowana i dobrze leczona nie skróci. I to wszystko. Możemy sobie wyciszyć ten szum i tylko same stacje będzie łapać, nie? I arch. Troszeczkę podbija, nie? A, no, dostraja. Mono, stereo. Jeden kanał, dwa i prawy. Skuteczne preparaty na trądzik farmaceristę dostępne teraz. Było pozdrowienie od Natalii, dziękuję. I tu zostawię cię, nie pójdę, będę zawsze tam gdzie wiem, że zapłacę. Trochę trącisz. Do lajkowania, no i oczywiście sprawdzenia, a sami na Facebook. Sklep polskiradio.pl oraz w kasie przed koncertem. I drugi UKF, nie? Na początku. Arch jest włączony, o. Z arczu można się łatwo dostroić. Z arczem tak szeroko łapie. Wiesz, straszne zakłócenia mi powstały w warsztacie. Znowu. Już świetlówki powyłączałem, nie? Włączymy arch i wyłączymy wyciszenie. Zobacz go. Takie powiedzenie, powiedzenie. I to trzeba. Wszystkie. Dobra, sobie tak go dostroimy. UKF 2, UKF 1.
UKF. Powody osobiste, rodzinne. Raz, dwa, trzy. Człowiek Piotrek Sawik Sawicki, bardzo się cieszę. Piękna Eliza. Bez nagrywania poprzedniej jakby, no ten start płyty, prawda? Mieliśmy nagrywać płytę. Prace nad tym zostały wstrzymane, ale materiał był. A teraz 7 października byliśmy. Ja pozdrawiam i zapraszam do stawienia łapek, postawienia łapek w górę. Nie no, to radyjko jest zajebiste. Toż to można normalnie dyskoteki z niego robić. W salonach Skoda, a Jamsa otwarte. Już od jutra, w czasie dni otwartych w salonach Skody. Laboratorium w szufladzie to, co każdy młody człowiek powinien mieć u siebie. Czyli skarbnice najróżniejszych akcji. To by było na tyle. PS. Imak działa czwarty dzień.